Marta Manowska po emisji 4. edycji Rolnik Szuka Żony była zawiedziona, że Zbyszkowi nie udało się nawiązać głębszej relacji z żadną z kobiet, które zaprosił do udziału w programie. Ani Iwona, ani Ewa nie zdobyły jego serca, choć obie deklarowały, że nie przeszkadza im jego niepełnosprawność. 15 lat temu Zbyszek stracił prawą dłoń na skutek wypadku w swoim gospodarstwie. Jak się teraz okazuje, po emisji programu, rolnik nie musiał długo czekać na uczucie. Tygodnik Na Żywo informuje, że kawaler jest już zajęty. Zbyszek jednak na razie nie chciał komentować swojej sytuacji. Nic nie powiem, nie będę zapeszał, uczucia nie lubią rozgłosu, powiedział w rozmowie z Na Żywo rolnik. Jak będę miał pewność, że mogę pochwalić się dziewczyną i ona będzie tego chciała, zrobię to, obiecuję, dodał. Engler dla faktu, córka mnie nie słucha. Dobrze. Wojciechowska i Kossakowski. Ich miłość rozkwitnie w podróży?